Gość poranka dwójki. 35 minut po godzinie 9 w studiu dwójki Anna Masłowska, kuratorka wystawy Portret Artysty w Muzeum Narodowym w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy do czynienia z ciekawą sytuacją w Muzeum Narodowym, bo z jednej strony, udając się do Galerii Sztuki XIX wieku, możemy podziwiać płótna najwybitniejszych polskich malarzy, a z drugiej strony, w gabinecie fotografii, ta najnowsza odsłona zatytułowana Portret Artysty pozwala nam na skonfrontowanie się z tym, jak oni sami, ci artyści, wyglądali. Czy ta właśnie komplementarność, znaczość tych światów była pani zamierzeniem. Tak, oczywiście, to był taki koncept, właśnie żeby pokazać naszym widzom zarówno odwiedzającym Galerię Sztuki XIX wieku jak i gabinet fotografii, jak wyglądali artyści, których przede wszystkim znamy z ich dzieł. No bo któż być może ktoś, ktoś wie, jak wyglądał Matejko, tak, czy Wyspiański, natomiast, natomiast ktoś wie, jak wyglądał Julian Fałat, na przykład, prawda, czy Wacław Szymanowski, którego rzeźby również są w Galerii Sztuki XIX wieku. Więc chcieliśmy przybliżyć trochę tą epokę właśnie poprzez wizerunki artystów, yy, tworzone przez najlepszych ówczesnych fotografów, yy, wizerunki, Nazwaliśmy to wizerunki oficjalne, ponieważ, ponieważ są to no, takie portrety tworzone przez... Zakłady fotograficzne, zawodowe zakłady fotograficzne, które pokazują artystów w strojach codziennych, bez tych y, y, atrybutów wskazujących mhm. na ich profesję artystyczną. Czyli bez palet, bez pędzli, tak. bez znaczy większość fartuchów. dokładnie jest kilka takich, y, takich fotografii, ale również tworzonych w atelier fotograficznych, nie w pracowniach y, artystów. Y, co, co ciekawe. I właśnie od tej strony chcieliśmy pokazać y, twórców, właśnie, żeby widz też y, zobaczył, jak oni wyglądali na co dzień, że mógł poznać ich fizjonomię, a przez to również trochę ich osobowość. Ponieważ w wielu przypadkach pokazujemy, nie pokazujemy pojedynczych portretów, pojedynczych fotografii danego artysty, ale zestaw kilku, nawet do dziesięciu, jak w przypadku Jana Matejki, portretów tego artysty. Z różnego, z różnego okresu, jego twórczości, jego życia. Te portrety dzieli czasami kilka dekad, więc można prześledzić właśnie również no, te zmiany, jakie mm -hmm. zachodziły w fizjonomii chociażby artysty. Mówimy o fotografiach z początku XIX wieku. To były takie. Czy mówimy, przepraszam, o fotografiach z drugiej połowy XIX wieku. Tak, przepraszam. E, tak, e, czy to były takie, mm -hmm. możemy to odnieść do współczesnych serii, selfie, wykonywanych wówczas w atelier, no, prawda? Może trochę było takich możliwości, Tak, ale ja bym ta to, bardziej... to był taki kontrolowany wizerunek tych artystów. Tak, oczywiście. To był zarówno kontrolowany przez fotografa, który pozował mhm. swojego klienta, w tym przypadku artystę, malarza czy rzeźbiarza, ale też przez samego portretowanego, który mhm. no, pokazywał się w taki sposób, w jaki chciał się pokazać, prawda? Więc ja bym może, nie wiem czy porówna to do selfie, ale na pewno do takich fotografii wykonywanych do legitymacji, dowodów tego typu. Aczkolwiek w XIX wieku te fotografie miały bardzo różne funkcje. Jeden wizerunek spełniał bardzo wiele ról. No przede wszystkim był też osobistą pamiątką dla artysty, prawda? trafiał do jego osobistego archiwum, ale też był przedmiotem kolekcjonerskim. Wizerunki artystów fotograficzne były sprzedawane przez, zarówno przez zakłady fotograficzne, jak też księgarnie i składy różnego typu. I trafiały właśnie do albumów miłośników sztuki. Czy wiadomo, może, który z artystów cieszył się największą popularnością? No myślę, że ci najbardziej znani wówczas. Matejko. tak Matejko, oczywiście Józef Brandt, Stanisław Wyspiański i Henryk Siemiracki. Być może dzisiaj te dwie postaci, Józef Brandt i Henryk Siemiracki nie są aż tak bardzo znane jak mhm. w drugiej połowie XIX wieku. Ale liczba wizerunków, że tak powiem brzydko wyprodukowanych wówczas tych artystów, no świadczy o tym, że to naprawdę były... Takie postaci bardzo cenione, wybitne mhm. w owym czasie. Są takie trzy portrety Jana Matejki, Amfas i z profilu lewego i prawego. Trochę to wygląda Policyjne, jak tak, portret policyjny, ale to, mhm. to też jest ciekawe doświadczenie zobaczyć tak Matejkę. Tak, no właśnie tutaj zaczęłam mówić o tych różnych funkcjach, które pełniła fotografia. I to jest szczególny przypadek, ponieważ to są powiększenia bo to są duże duże odbitki, powiększenia takich no, zwyczajowych portretów Jana Matejki, które zostały wykonane specjalnie dla innego artysty, Antoniego Madejskiego, rzeźbiarza, który w latach 90. wykonywał takie popiersie rzeźbiarskie Matejki przeznaczone do Pałacu Sztuki w Krakowie. Stąd ten I... profil. Właśnie. I... To był jego taki warsztatowy, warsztatowa pomoc ta fotografia. Mógł właśnie jakby w trójwymiarze tą postać, którą portretował, mieć cały czas przed sobą, konfrontować swoją pracę z tym no, realnym wizerunkiem Jana Matejki. Czy była jakaś fotografia w Państwa zbiorach, która Panią jakoś szczególnie zaskoczyła? Tutaj chyba mogę powiedzieć o portrecie znowu, niestety, niestety, albo, stety Jana Matejki. Jednym z wielu, które prezentujemy na tej wystawie, ale też nie bez powodu, ponieważ, właśnie zaraz obok, w sąsiedniej sali, prezentujemy malarstwo Jana Matejki, w tym no, słynną bitwę pod Grunwaldem. I właśnie jeden z portretów, wykonany w 1877 roku w Warszawie w atelier fotograficznym Jana Mieczkowskiego, został wykonany w czasie podróży Jana Matejki w tymże roku na pola grunwaldzkie. W międzyczasie, właśnie w, w drodze, Matejko zatrzymał się w Warszawie. Był to zresztą po raz pierwszy w życiu, wówczas w 1977 roku. I sfotografował się właśnie u Jana Mieczkowskiego. I to jest właśnie taka fascynująca końcydencja, mhm. że zaraz obok znajduje się ta bitwa, którą wówczas artysta malował. I możemy mu pokazać jego wizerunek z tego czasu. A co jeszcze ciekawe, znowu kolejny przykład. Jak te wizerunki funkcjonowały w, wówczas w, w przestrzeni takiej artystycznej, kulturalnej, ten wizerunek został powiększony, i przez samego fotografa Jana Mieczkowskiego, ta odbitka taka reprezentacyjna w bardzo takiej zdobionej, zdobionym paspartu, została podarowana do Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w tymże roku, aby tam zawisła na wystawie. I ta dokładnie ta odbitka jest teraz w naszych zbiorach Muzeum Narodowego. A czy kobiety artystki w jakiś szczególnie inny sposób fotografowały się niż artyści mężczyźni? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie można takiej tezy postawić. No oczywiście tych wizerunków kobiet jest dużo, dużo mniej, no bo taka była wówczas sytuacja na rynku artystycznym, że w ogóle kobiet artystek było, było mniej. Natomiast na naszej wystawie pokazujemy cztery aż. Wizerunki kobiet artystek, w tym no najbardziej chyba rozpoznawalna na twarz Olgi Boznańskiej. Bardzo szczególny wizerunek tej, tej młodej artystki, tak z taką japońską parasolką, który właśnie wskazuje, w przeciwieństwie do większości pozostałych portretów, na zainteresowania artystyczne Boznańskiej, wówczas właśnie jej fascynację japonizmem, sztuką japońską jego kulturą, co jest właśnie tak zarządzane w. w w takim entourażu ciekawym pokazuje też właśnie te atrybuty jej twórczości. A także pokazujemy portrety Anny Bilińskiej, Henryki Bejerowej oraz Emilii Dukrzyńskiej. To są właśnie cztery artystki, które mhm. reprezentują ten kobiecy świat sztuki. Jaki to jest odsetek państwa zbiorów, portrety? Portrety jest to... Dość pokaźny, bym powiedziała, w ogóle w historii fotografii XIX-wiecznej, bardzo jeden z najważniejszych gatunków, rodzajów fotografii. Ale dodajmy, że z powodów technicznych, zaraz po wynalezieniu fotografii, to, 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 to nie był popularny bardzo rodzaj fotografowania się ze względów technicznych. Tak, to jest taki paradoks, można powiedzieć, że w momencie wynalezienia, ogłoszenia wynalazku fotografii, nie było mowy w ogóle o portrecie, ponieważ ten czas naświetlania był stosunkowo. Długi, tak. to W przypadku dagerotypów to było od kilku do kilkunastu, nawet minut, oczywiście w zależności od warunków oświetleniowych. No i no trudno było wykonać satysfakcjonujący portret, bo oczywiście portret można było wykonać, mm -hmm. natomiast no ani. Poruszony, rozmazany. Ani twórca, ani portretowany nie, nie byłby zadowolony z takiego wizerunku. Ale na no takie. Um, um, nowo, Ulepszenia tak techniki fotograficznej zarówno w obszarze chemii, jak i, i optyki aparatów fotograficznych bardzo szybko sprawiły, że portret stał, stał się właściwie jednym z najważniejszych gatunków fotograficznych. Mhm. Również no, jest do dzisiaj prawda, jednym z topowych takich rodzajów fotografii. Czy te portrety były w jakiś sposób retuszowane wówczas? Tak. Y oczywiście, na pewno nie wszystkie, mm -hmm. y ale tak. Były zarówno retuszowane y na etapie negatywu, czyli negatyw był jakoś y przez specjalnych zresztą retuszerów, zatrudnianych w zakładach fotograficznych. Y y Ulepszane można powiedzieć. Oczywiście chodziło najczęściej o takie techniczne usterki, mm -hmm. prawda? Nie o sam wizerunek e, artysty. Nie takie nie filtry bardzo... współczesne nie, <noise> raczej nie było to, e, nie były to Photoshopy, prawda? Tak, zresztą technicznie chyba to, Ta, to nie więc... było do końca możliwe. E, ale, ale rzeczywiście takie zabiegi były robione, i co widać również na naszej wystawie. Tutaj jak się lepiej przyjrzeć że... znowu do Matejki, wracamy, wielkim artystą był, więc wszystkie drogi. I, i wybitnym <laughs> <p> portretowanym. <laughs> tak, prowadzą do niego. Można zauważyć właśnie wyretuszowany fragment fotografii, gdzie retuszer usunął podpórkę, która ona jest akurat tak po środku między nogami Matejki. Właśnie taką podpórkę, która służyła właśnie do utrzymania prawidłowej postawy i ona jest wyretuszowana, no bo rzeczywiście nie powinna pojawić się na gotowym portrecie. No ale właśnie w tym dużym powiększeniu przy przyjrzeniu się bliższym to, to jest widoczne. We wcześniejszej odsłonie gabinetu fotografii to byli artyści w Atelier, teraz portrety artystów. Czy, czy jeszcze forma portretu w jakiejś formie w gabinecie fotografii zaistnieje? Myśli, myśli Pani o kolejnej odsłonie takiej portretowej? Znaczy, no, być może. Z... Przeważnie na każdej z naszych odsłon jakieś fotografie portretowe się pojawiają, bo one no, w każdym temacie, w każdym obszarze są ważne. My takie założenie przyjęłyśmy, ponieważ nasz, nasz zespół tworzący gabinet fotografii to jest zespół żeński, że pokazujemy zarówno odsłony tematyczne, jak mhm. i monograficzne, czy prezentujące konkretnego artystę. Też skupiamy się trochę właśnie na Korelacjach między światem sztuki, tej tradycyjnej, a właśnie światem fotografii, która należała do, do świata sztuki od samego początku. I tutaj chcemy pokazać właśnie, właśnie te związki bardzo bliskie sztuki i fotografii. Więc myślę, że no takie na pewno portret będzie się jeszcze pojawiał. Jeśli nie jako samodzielna odsłona, chociaż o takiej też warto pomyśleć, bo to jest też bardzo ciekawy temat, to właśnie jako takie elementy. W odsłonach dotyczących innych, innych tematów. A czy przy, przy, podczas pracy nad tą wystawą zdarzyła się taka sytuacja, że poszukiwały panie jakiegoś artystę, który, którego obraz wisi na, na, na ścianie w Galerii XIX wieku, a w archiwach niestety nie ma jego fotografii? E, tak. To... Tak, tak. Zdarzają się takie sytuacje, na przykład my, znaczy w archiwach. Tutaj muszę zaznaczyć, że właśnie gabinet fotografii, w gabinecie fotografii prezentujemy tylko naszą kolekcję mhm. muzealną. Nie sięgamy do innych kolekcji. Więc tutaj też mamy pewne ograniczenia. I tak też było w tym przypadku. Na przykład nie mamy w naszych zbiorach żadnej fotografii Józefa Mehofera, wybitnego artysty, którego, prawda, m, prace również są w naszej galerii. To jest jeden z takich przykładów. Też Stanisław Wyspiański, wbrew, wbrew pozorom w naszych warszawskich mhm. zbiorach, też nie ma bogatej reprezentacji już fotograficznej. Więc no, to były też pewne takie kompromisy, ale wydaje mi się, że udało nam się jakoś, jakoś mhm. wybrnąć i ta wystawa będzie na pewno ciekawa dla. Dla zwiedzających. Na wystawę portret artysty w gabinecie fotografii Muzeum Narodowego w Warszawie zapraszała pani Anna Masłowska, kuratorka tej ekspozycji. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu dwójki. Dziękuję również. Gość poranka. Dnia.